Hello, hello, hello! Ziomeczki, ziomkóweczki, panienki i panocki. Odświeżam matematykę. Co się dzisiaj tu odjebuje? Otóż, po pierwsze, trzeba było iść do pracy, po pracy, kupić kilka rzeczy. Cynk w sprayu. Drugi cynk w sprayu. Bitumex. Dodatkowe taśmy izolacyjne. Tu mamy jakiś kłopa fejty. Coś takiego jak towot w sprayu. Lubię takie rzeczy testować, bo lubię. A że Forchu to Forchu ma dobry sprzęt. Stingsala kolejnego Blacka wziąłem, bo tam się już mi kończy. Lecimy dalej. To muszę przetestować. Nie wiem co to jest. Za chuja nie wiem. Więc sobie trzeba przetestować. Ja będzie chujowe, to się wywali. I jedną puchę takiego bitumena już rozrobionego do pistoletu, ponieważ pistolet posiadam, a trzeba mi taką jedną puchę dodatkową, więc to wyszło mi tyle co to, ale z tego zrobię 4 razy tyle co to, albo lepiej. No dobra, no idziemy teraz do fury, ale to będzie kurwa zaskoczenie, wam powiem. Pierdolniemy sobie spaczarniaczka. Hu, 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 chuj. Nie ma nic. Wszystko wypatroszone. Haha. Także dzisiaj będziemy się brać w sobotni wspaniały, piękny dzień. Jak widać, wszystko wydidlane, wydidlane. Nie ma nic, kurwa, nie ma nic. Ziomeczki, powiem wam tak. Taka ciekawostka. Tutaj mamy kolejną. Sorry, że paluchami, no ale kuźwa. Tutaj mamy kolejną taką wyjebaną wiązkę kabli. Jak zwykle pełno w nich niebieskich przyjaciół, którzy są pościskiwani, a nie posklejani. Najebane sterowników, cudów na kiju. Mało tego. Najbardziej co mnie rozjebczyło to tutaj. Bezpieczniki w takim miejscu. Czy może być coś piękniejszego na tej planecie? Jak tu w ogóle nawet dojścia nie do nich nie ma, bo nawet nie wiedziałem, że one tutaj są. Dopiero po ściągnięciu boczków okazało się, że. No i właśnie. Wiecie o co chodzi. Także złożymy sobie fotele, przesuniemy sobie wszystko tam teges. Weźmiemy się pierwsze za kablozy jedne, potem za kablozy drugie. Wszystkie sterowniki powyciągamy, wyrozpinamy. Zabierzemy się za wygłuszanie tego tamtego, yo. No, potem tamtego, yo. Und. Będziemy się brać za sufit. Na chwilę obecną już jest na tyle wygłuszony, jest tak dobrze, że przy naprawdę wielkich, bardzo wielkich prędkościach z rzędu dwójka z przodu jest kompletna cisza w środku. Kompletna cisza. Jeszcze jak naprawiłem ten pieprzony szyberdach i się teraz domyka. Uff, poezja. Także statek i oglądamy. Refresh robaczki tego shitu. Wszystko wypatroszone. Dremy dalej. Idę tak. Dlatego nie zakładałem tego skurwysynka właśnie, bo tu chciałem ogarnąć wszystko od spodu i z góry. No i że mamy jeszcze chuj tego lepiku, to tak. O, tu jest jedna i tu jest druga. Całość wszystko pięknie wyciszymy jeszcze. Do tego jak będzie możliwość zmieścić piankę, to jeszcze piankę wepchniemy, tam wszędzie boki będą szły, tu boki, wszystko musimy rozkręcać. Ogarniam tam właśnie kable, bo jak zwykle tam we wiązce musicie wiedzieć, że Range Rover zawsze zostawia nam jakieś rebusiki. Ja tu zostawił nam cztery pod spodem, ale już ogarnięte w tym miejscu, tam jest jeszcze kilka, no ale pierwszy se chce ściągnąć pasy. Pasy są za fotelem, o tamta śruba. Odkręcacie, wtedy już nam się zrobi miejsce, ściągnie się plastiki.
Wyjebiemy dolną podłogę. Z tego co tam widziałem, no to jest zdrowa, ale sobie chcę po prostu, bo mam taki angaż, to sobie tak zrobię. Sufitu nie ma. I tak samo dwa plasterki tylko. Maty starej. No ale też się ogarnie i będzie git. Ciąg dalszy, odświeżamy, odświeżamy, odświeżamy. I teraz chciałem wam coś pokazać. I pytanie, czy mój jest jeden na 100, który nie rdzewieje, czy jeden na 100 wasze są, które rdzewieją, bo ktoś tam mówi, że się jeboszą, strasznie się psują, że rdzewieją na potęgę. No to patrzcie tutaj. Zdrowiusieńki zdrowy. Co? Podkładka trochę przerdzewiała, jej. Kompletnie kurwa wszystko zdrowe. Tu mamy ten układ podnoszenia, on jest zdemontowany, leży na szwecce. No jakoś ja nie widzę, żeby gniły na potęgę. Mało tego. Tu co w każdych autach lubi się jeboszyć, to tu nie ma nic. Wszystko zdrowe. Wymyśliłem zajebisty patent, we wszystkie słupki pójdzie pianka montażowa, bo też dobrze wytłumia, a słupki są po prostu puste i suche, więc tak sobie to wymyśliłem, że sobie dosłownie po troszeczku będę napuszczał słupki pianki montażowej, żeby się pięknie wyzamykały. Tak samo tu. Pierwszy zrobię porządek z tym rantem, wszystko wyczyszczę, zapierdolę cynkiem w sprayu. Potem jak wyschnie cynk w sprayu, poleci Stingshall, mój zajebisty klej do wszystkiego. Jak już tak pójdzie, to na sam koniec pianka montażowa, ale nie potrzebuję, żeby ją całą wylało czy coś. Tylko zacznę od samego tyłu, zacznę sobie jać. I szpachelką, jak już zacznie rosnąć, rozciąga sobie ją. I ona ponownie zaczyna rosnąć, ale już nie rośnie do tych samych rozmiarów, tylko 1/3. Czyli jakby się taka gruba zrobiła ta pianka na 4-5 cm, to zajebiście wygłuszy. No bo o, tutaj mamy tylko jedną matę akustyczną i tu jest z zewnątrz wszystko. Tak samo w tą blachę, jak pukasz, to na zewnątrz wszystko tu jest. No, także... No musimy zrobić na to patencik zajebisty. Aha, no jeszcze pod fotelami. Przecież strasznie one gniją. Słyszałem. Ostatnio robiłem tę podłogę. Masz nic nie widziałem. Tak wygląda podłoga. Tam oczywiście czerwone, bo tam była farbą czerwoną myte. Jedynie, no czekać. O, tu mam lekką taką mikro oznakę. Coś się przyłuszczyło. A tak to wszystko zdrowiutkie, zdrowiutkie, zdrowiutkie. Kompletnie zdrowe. Także nic, no jestem w pyta zadowolony, muszę wam powiedzieć. I teraz tak, pierwsze biorę się za dół, żeby móc założyć dywaniki, potem biorę się za ciufit. Mam jeszcze 5 metrów, 5,2 metry tego dukura, tej maty STP. Także tutaj wjedzie wszędzie. No, boczki wszystkie będą pianką ojebane, tak jak powiedziałem. Pierwsze odtłuszczone, wygrzebane, wszystko, każdy syf odkurzaczem wciągnięte. Potem idzie podkład z 250 tysięcy razy. Dalej pójdzie nie podkład, pójdzie cynk w sprayu. Dalej, jak cynk w sprayu wyschnie, będzie. Stingshall, Lim Kitty, żeby przejechać całe krawędzie i wszystko, żeby, broń Panie Boże, nigdy się tam nigdzie woda nie dostała, to wtedy zawsze będzie dobrze. I na sam koniec właśnie pianeczka i szpachelką sobie będę, co rozpsiknę, to sobie rozciągnę, żeby mnie zajebał za dużo i potem się nie martwił. I będzie git, no kurwa, będzie git, no co myślicie? Zajebiał za... Alo, 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 kogo witam, kogo goszcza? Do tamtąd kable już zrobione, w tamtą stronę dalej jest pierdolnik i ten, także pierwszy teraz biorę się za kable, uporządkuję te kable, rozepnę wszystko, a potem biorę się za podłogi, za boczki i będzie git.
Odświeżamy ręża i temat. Więc tutaj już teoretycznie mamy wymemłane wszystko w taśmie. CTP. Teraz cyborg tutaj wypieprzymy. Kable są już ogarnięte wszystkie. Tutaj teraz ładnie wykleimy. I potem wykleimy, zabieramy tamte komputery. Komputery, kurwa, chuja tam komputery. Komodory stare. Pozostaje nam sufit. Na suficie, w jednym miejscu tylko mieliśmy RG, było na suficie. A mianowicie anteny zrobili sobie ze szpinaku i gówna kreciego ten uszczeleczkę. I ona tam cały czas ciekła, zaciekało sobie po tym tutaj materiale, no i tak sobie zajebiście skorodowało. Wszystko wyczyściłem, rzuciłem to nie w podkład, tylko w cynk w sprayu. Z jednej, z drugiej strony wszystko idealnie, także jeszcze będzie zapierdalo pewnie, tak sobie myślę. No. Bagażniczek zdrowiutki, no i co? Przerzucamy sobie graty. Przerzucamy sobie graty, tu wystarczy odkurzyć. Po tej stronie są trzy sterowniki. Jakby komuś trzeba było wiedzieć, co za sterowniki, nawet się w sumie nie zagłębiałem, co to jest. Czekaj. Co my tu mamy? Made in Hungary. Co jakiś opis? GSDB code GOMA. Nie kojarzę. Chuj, co to za sterownik. No ale mniejsze. Jakby ktoś potrzebował. Tutaj mamy drugi. Fuel Pump Driver Module. Jakby ktoś coś takiego potrzebował, to będzie miał numer serii, nie? I tu mamy Land Rover Parking AID Module. Też macie tutaj numer seryjny, jakby ktoś potrzebował. No i takie trzy są tam władowane, a najlepsze jest to, że pod tym całym pięknym boczkiem są dwa przekaźniki i nie dość, że dwa przekaźniki, to mamy jeszcze bezpieczniki, gdzie nigdzie nawet nie ma opisane, że tutaj coś takiego się znajduje. No kurwa, powiem wam, Renziu no sobie robił tak, jak sobie robił, no sobie tam przeprowadza eksperymenty nuklearne, jądrowe, no i tak im powstał Renziu pewnie. No ale kurwa, pasowałoby mimo wszystko wziąć i opisać, co jest gdzie do końca. No, także walczymy dalej. Ciężki weekend będzie. Przygrzejemy kotleta. I teraz ta boczki, wszystko, słupki ABCD, wszystkie zajebiemy pianką, bo są suche jak pieprz, nie ma w nich żadnych kabli. Także wygłuszamy to na 100%. A dlaczego pianką? Bo najprościej i najszybciej. O nic więcej tutaj nie chodzi. No i co? Kładziemy tutaj teraz dywan z STP Silver 1.8 czy 1.5 i nie bawię się. Wszystko zdrowe, wszystko ładne, wszystko piękne, no ale trzeba się troszeczkę pomęczyć, żeby wszystko rozebrać, tak jak szacun nakazał, i nic nie rozjebać. Nie, Marianek? Nie. To naginamy.
Siemaneczko, mamy niedzielę, także witam wszystkich w ten piękny, niedzielny popołudnie. Co tutaj zaszło? Co tu mogło zajść? No, odpięło mnie kurwa o 21 i obudziłem się o prawie 10 rano. Przejebałem wałka na 13 godzin. Czasem trzeba. Jakie mamy prace? Prace poszły pięknie. Wszystko już teoretycznie powyklejane. Wszędzie poszła pianka, gdzie tylko mogła iść, ale też jeszcze okleję w razie w. Tam wszystko ready. Został mi sufit dokleić, ale to jest najmniejszy problem, bo to mogę robić w tygodniu. Teraz tak, mama czyściciel czyści wszystkie boczki, bo to taki materiał na tym natryskowy, badziewny. To się brudzi, jeboszy się strasznie. Wszędzie zajebałem pianką, gdzie się tylko dało, gdzie się nie dało, też w sumie zajebałem. Klapa cała w piance. Tu całe w piance. No i wziąłem się teraz za tylny zderzak. Cały umyty, wyczyszczony. Nie z zewnątrz, tylko z wewnątrz. Tam, gdzie mamy czujniczki. Bo dwa czujniczki miałem zjeboszone. To jest ta, dwa stare są ok, dwa tamte już wywalone. Mamy dwa nowe. Wszystko wyczyszczone. Przeglądniemy teraz całą instalację, zwiniemy ją na nowo i zamontujemy je do tego badziewia, a to badziewie przypina się tam. Znaczy się nie, na odwrót. Czujniczki przypina się do zderzaczka, a okablowanie do tego badziewia, a to badziewie przypina się do zderzaczka. No, i teraz już wiem, dlaczego zawsze jak myłem auto, to spod tego zapierdalał syf. Bo tu mamy takie dwa plastiki, do których się przykręca zderzak. Takie płyty. I one ogólnie to są wielkie jak skórka od banana. I jak się zapierdala szybko, to wszystko spod kół leci właśnie tutaj na tą półeczkę. Opierdziela wszystko w lepiku, w asfalcie, w błocie. Ogólnie to mrówki, korzenie, ziemia, piach. I jak się myje, to tu wszystko na tym górnym plastiku leży i się leje, i leje się, i myjesz godzinę czasu, i się leje, i się kurwa wylać nie może. Na to będzie patent, to sobie zrobię. Teraz ogarniamy instalację. Mamita se tam czyści, już mi mamusia umyła całe fotele, wszystko. Normalnie git. Ja już wszystkie plastiki, tak samo te materiałowe, żebym wszystko wyczyścił, odkurzył. I biorę się za elektroniku. Ogarniemy kosteczkę i w ogóle, tego wszystko będzie git. Co dalej? Sufitu, to wam nie zdradzę na razie, co będzie zrobione, ale będzie zajebiście. Tylnie boczki, tylko tak przypasowane, czy je akło, takło, je ok. No i nic, składamy, jeszcze trzeba odkurzyć tutaj. Pierwsze, tak jak mówię, ogarnę zderzaczek. Jakby ktoś coś potrzebował, jakąś radę, to w sumie to już auto mam rozebrane na pierwsze części, wszczępy. Nadkola tam z tyłu, gdzie jest pianka, zostały wyczyszczone, zero tam jest rdzy, kompletnie czyściusieńkie, czyste jak nowe. Potem po umyciu i wysuszeniu pierdolnąłem to cynkiem w sprayu. Potem na cynk w sprayu, jak wyschnął, klejem zakleiłem to łączenie takie, o, tą rantę całą. Wszystko to pięknie zakleiłem tam specjalnym tym właśnie klejem moim, co go tam sełam. Wjebałem całą tubkę w lewą stronę, żeby to idealnie skleić, żeby się tam nigdy nic w życiu nie dostało. I dopiero na to poleciała pianka. Pianki, żem dojeboszył tyle, żeby to naprawdę było na 100%. Wszystkie słupki, no bo one są suchutkie, nie ma w nich problemów. To wszystkie słupki tak samo zapryskałem pianką. Ze szyber dachu wężyki idą tędy tutaj zewnętrznie. Więc no nie ma żadnej praktycznie elektroniki w tych słupkach, więc je zajeboszyłem pianką. I przynajmniej będzie to jako tako cicho. Klapę też, tylko muszę tutaj ostrugać, bo mi troszeczkę wypłynęło. Plasticzek przyjdzie. Nowe zapinki, całe to wszystko obejrzałem, wszystko zdrowiutkie, suchutkie, więc bez rdzy jak było, tak samo pianka, w to cisza musi być.
I teraz, dlaczego to w tych rędziach rdzewieje? No właśnie dlatego rdzewieje, że ta płytka tam, co jest pod spodem, jest strasznie malutko. Jedna taka tu, jedna taka tu. I wszystko spod kół jebosze na tą listwę. Ale ja sobie to ogarnę, już znalazłem na to patent, żeby mi się tutaj nic nie jeboszyło i nie pluło na górę. Zaraz, jak go ogarnę zderzak, ściągam wszystkie plastiki. Jeszcze raz tioru chręcir, czyli ta jakby nafta oczyszczona. Wszystko umyję kerszerem. I z zewnątrz już muszę złożyć, bo wnętrze mogę sobie składać do końca tygodnia, codziennie po pracy trochę. Ale na zewnątrz musi być wszystko tip-top, żeby można było się bydlakiem poruszać. Także co? Idziemy ogarniać kable, składać to i ogarniamy dupę. I teraz ta ważna uwaga, bąbelki. Tu jest nowy czujnik. Z tyłu wszystkie czujniki są dosłownie takie same. Cztery są i są wszystkie identyczne. Ale dla niektórych najgorsza może być wymiana ich. No nie jest łatwa, ale o co chodzi? No bo trzeba ściągnąć zderzak. Musicie ściągnąć zderzak, jeśli chcecie się do nich dostać, bo jeszcze za nimi idzie ta plastikowa tamta rama z jednej, z drugiej strony i dopiero instalacja. Ja nie kupiłem więcej czujników, bo nie wiedziałem, czy są takie same, czy nie. Okazało się, że po prostu to bardzo się ściąga zderzaczek. I teraz tak, wszystkie są tak samo i wszystkie mają kostki zawsze w prawo, bo one mają tutaj taki pin, który musi spasować takiego bolca. I zawsze w tych samych miejscach mają zawleczki. Także wszystkie idą, jak stoicie za autem, idą w lewo. Wszystkie piny i ten, i wszystkie są jednakowe. Są cztery jednakowe czujniczki. Ja już je zamontowałem, ogarnąłem zderzaczek. No i co, biorę się za instalację teraz. Tam to już też wyczyszczone. Tam będzie trzeba pewnie te plasticzki podgrzewać, podoginać, żeby to się trzymało tego zderzaka. Będzie git, będzie git. Muszę wam coś pokazać. To jest no, zerdzewiałe, ale nie, że zżarte na wylot, ale zerdzewiałe. To będzie usunięte, tylko mamy mały problem. Tam są tak, śruba jest zajebista, to te beduiny, co to wymyśliły. To po prostu wsadzili w środku tulejkę i przykręcili. Nie wiem, jak to jest możliwe, no ale chuj. Jak będzie akcja przelot wydechu, to jak wydech zejdzie, to się wtedy upierdoli tutaj śrubę. Upierdoli się z drugiej strony śrubę, wyciągnie się tak i da się nowe śruby. Ja to zazwyczaj wszystko na kosówkach właśnie składam. Nowe śruby i git majonez. Tu no, ściągnąłem te plastiki, bo śruby dały wiele do życzenia. Okazało się, że to wszystko zdrowe. Zapsikałem w razie W. Takie miejsca newralgiczne, ale to wsześciusieńko to jest zdrowe, naprawdę. A żeby wam udowodnić, on tutaj się też zapryskał, to patrzcie. To jest dosłownie ledwo zaczyna się coś pokazywać. No mówię, środek jak robiłem, tu kompletnie nic, wsześciusieńko zdrowe. To jest aż niewiarygodne. 2006 rok, najebany, czysto koła i piękny. A to tak jak mówię, wyjdzie już wek, wyrozcinam sobie wszystkie spawy, calusieńkie sobie na nowo wyczyszczę, w środku ośprycuję i się to potem złoży. A dzisiaj nie mam czasu, bo muszę składać do roboty, a jeszcze wnętrze całe. No ale teraz ten tydzień nie jeżdżę moim do pracy, więc tego sobie będę robił. Co dalej? No nic, chciałem wam to pokazać, że śrubki dają wiele do życzenia. O, na plastikach wszystko wygląda, że takie zajeboszone, zerdzewiałe. Wszystko, nie? No to zerdzewiałe jedynie, co mamy, to tylko śrubki. A dalej patrzcie, jakie zdrowiutkie wszystko w środku. Także powiem wam, że jestem zadowolony. Oprócz tego skurwajzena, to jestem zadowolony, bo buda jest zdrowiutka. Także obczyszczę te też, przetrę ładnie tym rozpuszczalniczkiem, zapaczkam skurwiałki też. To jest ten ocynk w sprayu, zaraz poleci jeszcze podkładzik, jak to przyschnie. A w międzyczasie sobie tam będę środki składał i jest gites. Także patrzcie, kurwa, może być 2006 rok i czysta koła nawalone. Buda zdrowa, rama też w sumie zdrowa.
Tylko to jest takie popieprzone miejsce, że z podkuł wszystko z tyłu zapierdala po tym trzaska, tak było wszystko zmasakrowane, aż przykryte były całe te pierdolone czujniki parkowania. No ale żebym już poskładał, zrobiłem próbę, wszystko działa i mówię, a zwalę se to, mówię, bo jakby się to udało łatwo zwalić, to by się to już robiło w międzyczasie, no bo hoka już zrobiłem, a nie mam do czego wsadzić, basz. No to pies go jebał w takim razie, se leży grzecznie i czeka na swoją porę. No i co? Jedziemy. Jedziemy z tym bancikiem. Składamy dalej. Potem co to będzie psychało ładnie. A ja się będę bawił środkiem. Jedziemy z tym.